czy z perspektywy parkietu da się to w ogóle jakoś racjonalnie wytłumaczyć, co wydarzyło się w hali pod Dębowcem? No szczerze mówiąc, podczas gry czuliśmy naprawdę, że mamy kontrolę, mamy przewagę, że bramki, które tracimy, no to wiadomo, na naszym poziomie to nie przystoi, no ale niestety gdzieś to były z reguły kontry, czy jakieś indywidualne wyskoki za naszych zawodników. Wierzyliśmy do końca, no gdzieś wiara opadła całkowicie przy 6-3, gdzie 30 sekund do końca, no to wiadomo, że już nie szło tego zrobić. Na pewno wielki żal, bo gdzieś przedsionek tej Ligi Mistrzów, drugi rok z rzędu w zeszłym roku w Pradze. Teraz tutaj na Dębowcu jesteśmy krok od tej najlepszej 16 w Europie, a gdzieś jesteśmy jeszcze, no jeszcze niestety chyba nie na tym poziomie, żeby tam skoczyć na ten poziom, co graliśmy 2 lata temu w Barcelonie. Łukasz, a na twoje doświadczenie piłkarskie, czy z fizycznością wszystko było ok? Bo miałem takie wrażenie, że słabo zaczynaliście i pierwszą i drugą odsłonę spotkania. No trzeba sobie chyba jasno też powiedzieć, że to tempo europejskie, może nawet może ten stres, może gdzieś jakieś takie troszkę inna szybkość tego grania. Na pewno na początku dało nam się wyznaki. Czuliśmy to, że nasza na przykład pierwsza zmiana była no co najmniej średnia, bo gdzieś zdarzało się, że przeciwnicy nam mocno uciekali. Ale myślę, że później z biegiem każdej pierwszej czy drugiej połowy wracaliśmy do swojego rytmu. Tak można powiedzieć, że tak mamlaliśmy gdzieś tam, chcieliśmy, nie wiem, może wejść z piłką do bramki, brakowało nam takiego mocnego wykończenia. A no, nie graliśmy tego w ofensywie może to zawsze i gdzieś Rumuni no, mocno nas wypunktowali. Nie takiego rezultatu spodziewaliśmy się w konfrontacji z mistrzem Rumunii. Na pewno, tak. Mówiliśmy dużo o tych marzeniach przed meczem, no i tak jesteśmy z tych marzeń brutalnie odarci. Cóż powiedzieć, to co miało być naszym atutem, czyli to, że w tej edycji Ligi Mistrzów, na co liczyliśmy, może nie tyle atutem, na co liczyliśmy, to liczyliśmy na to, że jest jeden mecz, że ten jeden mecz będzie decydował i można niespodziewanie szybko dotrzeć bardzo wysoko. Natomiast no, dzisiaj ten mecz wyszedł Rumunom, nam ten mecz kompletnie nie wyszedł. Natomiast można było odnieść wrażenie, przynajmniej na podstawie pierwszych minut tego spotkania, jakby cały zespół jetlag przechodził. Znaczy, myślę, że początek i pierwszej, i drugiej połowy mieliśmy takie jakieś niemrawy. Nie wiem, z czego to wynikało. Trzeba też powiedzieć, ale to bardzo na gorąco, więc może błędnie, że Rumuni byli bardzo dobrze do tego meczu przygotowani. Nie wyszli do nas, może momentami wchodzili do nas wysoko. Mecz też się dobrze dla nich układał, więc mogli się bronić. Bronili się bardzo dobrze i niesamowicie inteligentnie grali z kontry. Może nie tyle, bo dużo mówimy, tu padło słów, że z kontry traciliśmy bramki. To nie do końca nawet czasem były kontry. Po prostu bardzo szybkim atakiem potrafili wychodzić z sytuacji, gdzie my... Zabrakło nam jakiegoś konkretu, uderzenia, strzału, że piłka byłaby gdzieś na aucie, mogliśmy się ustawić. Brakowało tego konkretu i ten szybki atak nas dzisiaj zabił. Limit szczęścia został wyczerpany przy drugim trafieniu Artura Popławskiego. No, czy limit szczęścia, no Artur rzeczywiście no, gdzieś, ale trzeba mu oddać, no ciągnął nas w pierwszej połowie, wiadomo, gdzieś tam błąd jego przy drugiej bramce, ale no trzeba powiedzieć, że pierwsza bramka i druga to zasługa w pełni Artura. Więc myślę, że to tam gdzieś piłka czasem się w futsalu szczęśliwie odbije, ale myślę, że na to na pewno nie możemy zwalać. Trenerze, no nie tak to miało być. Co by nie powiedzieć, zasłużony awans mistrza Rumunii. No chyba tak, no. Nie oceniam nigdy meczu po meczu od razu, ale jestem mocno rozczarowany tym, co się dzisiaj wydarzyło i nie ukrywam, że ciężko mi będzie dojść do siebie, bo uważam, że to był zespół w naszym zasięgu. Wiele rzeczy nie zafunkcjonowało i tu jest, to pewnie przyczyn trzeba poszukać gdzieś głębiej i przeanalizować spokojnie mecz. Jasne, że na gorąco nie da się tak konkretami operować w zakresie taktyki, elementów wytrzymałościowych, natomiast obraz całości jednak sprawia, że to Rumunii, jak powiedziałem, zasłużenie awansują do dalszych gier w Lidze Mistrzów. Personalnie? Kto nie zawiódł? Nie chcę tutaj gdzieś tam wchodzić teraz personalnie, bo tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie teraz tak tego oceniać. Ja myślę, że staliśmy wypunktowani. Tutaj gdzieś no, za dużo kont, za dużo gdzieś takich. To my gdzieś tam stwarzamy sytuację, jesteśmy kontrowani i tracimy bramki. Tutaj gdzieś trzeba szukać przyczyn. Na pewno był to zespół w naszym zasięgu i
to my powinniśmy się dzisiaj cieszyć. Niestety jest inaczej i na pewno ciężko będzie przejść z tym do porządku dziennego i długo ten mecz będzie w głowie mojej na pewno, myślę, że zawodników też. To może dobrze, że za chwilę już mecz, bo w najbliższą środę w Lęborku, a potem będzie czas na spokojną analizę i reset, bo przerwa reprezentacyjna. No tak, szybko będziemy musieli się przestawić na warunki ligowe, pojechać do Lęborka i tam wygrać. Będziemy robić wszystko, żeby gdzieś ten mecz wymazać i przestawić się na ligę i gdzieś dążyć tą ścieżką zwycięstw w lidze. No dzisiaj bardzo, bardzo mocno dostaliśmy zimny prysznic. Zatem życzę szybkiej regeneracji i udanego resetu. Dziękuję bardzo, to będzie nam na pewno potrzebne.